Ośmiornica o imieniu Odyseusz płynie do domu. Porusza się ze stałą prędkością. Odyseusz zaznaczał na wykresie przepłyniętą drogę co jedną siódmą sekundy. Nie wszystkie ośmiornice potrafią rysować wykresy, ale Odi nie jest zwyczajną ośmiornicą. Tak na serio, ośmiornice to jedne z inteligentniejszych stworzeń na ziemi. Jaka była prędkość od Odiego w metrach na sekundę? Może nie tak inteligentne jak na przykład delfiny albo naczelne, ale wśród bezkręgowców są zdecydowanie w czołówce. Na pewno są dużo inteligentniejsze niż większość ryb, czy w ogóle mieszkańców oceanów. Jaka była prędkość od jego w metrach na sekundę? I uwaga formalna, m łamane przez s oznacza jednostkę prędkości metry na sekundę. Żeby wyznaczyć prędkość w metrach na sekundę, najprościej jest podzielić przebytą drogę w metrach przez czas. W sekundach. Zobaczmy, czy da się to zrobić na podstawie tego wykresu. Znajdźmy może jakiś punkt na prostej, z którego łatwo dokładnie odczytać przebytą przez Odyseusza drogę. Ten punkt chyba jest najczytelniejszy. Droga w metrach to 4 siódme. Zgodnie z tym wzorem zapiszemy przebytą drogę w liczniku 4 siódme metra. Przebycie tej drogi zajęło od jemu 5 siódmych sekundy. I możemy teraz dosłownie podzielić te dwie liczby przez siebie: 4 siódme podzielone przez 5 siódmych. Wynik otrzymamy w metrach na sekundę. 4 siódme podzielone przez 5 siódmych to to samo co 4 siódme razy 7 piątych. Dzielenie przez ułamek to to samo co mnożenie razy jego odwrotność. Siódemki się skracają i otrzymujemy 4 piąte. Moglibyśmy również wykonać to dzielenie, mnożąc licznik i mianownik razy 7. Tu razy 7 i tu razy 7. Siódemki się skracają i również otrzymujemy 4 piąte. Jakby nie liczyć, prędkość Odyseusza w metrach na sekundę wynosi 4 piąte.